W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe chciałbym przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania komisji połączonych, trzech komisji: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, finansów publicznych oraz ochrony środowiska, dotyczące poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Wysoka Izbo, 25 lipca minie rok czasu od złożenia przez rząd polski ustawy o zmianie o samorządzie gminnym, łączenia gmin, łączenia powiatów, funkcjonowania centrów wspierania. My jesteśmy za stanowiskiem komisji połączonych i, panie marszałku, Wysoka Izbo, jesteśmy za tymi wszystkimi poprawkami, które komisja, połączone komisje skierowały tutaj do Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo.